Szanowni Państwo, z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych, stawiamy się dzisiaj tutaj na apelu pamięci w kwaterze 45N u stóp pomnika więźniów politycznych straconych, zamordowanych w latach 1944-1956. Uroczystość, którą organizuje Stowarzyszenie Solidarni 2010 wraz z grupami rekonstruktorów, gromadzi nas dziś tutaj po raz 11. Obecność Wojska Polskiego witamy z radością od 2016 roku. Dzięki tej oprawie nasza uroczystość ma charakter państwowy. Wielki to honor i godność móc w wolnej Polsce te obchody organizować i w nich uczestniczyć. Stoimy dziś przed studnią symbolizującą tajne pochówki, które tutaj odbywały się w tajemnicy na terenie tej mogiły wojennej oraz w wielu nieznanych miejscach na terenie całego cmentarza Brudnowskiego. Odnotowanych jest 47 pochowanych i zidentyfikowanych tutaj osób. Ciągle jednak nie jest znana ich końcowa liczba. Chcę podkreślić, że trzeci już etap prac poszukiwawczych tutaj na tak zwanej Brudnowskiej Łączce, rozpoczętych w 15 roku, kontynuowanych w 17 roku, miał miejsce zaledwie 4 miesiące temu, o czym nie wszyscy z Państwa wiedzą. Do 18 listopada ubiegłego roku, 2022, trwały prace tuż za szpalerem Wojska Polskiego i pocztami sztandarowymi w kwaterze 43L. Niestety nie zakończyły się one tym razem odnalezieniem poszukiwanych osób. IPN kontynuuje starania, ażeby przebadać kolejne wytypowane miejsce pod grobami, które znajdują się właśnie w tej sąsiadującej kwaterze. Pod aktualnymi pochówkami są odnotowane pochówki poprzednie. Według stosowanych przez reżim komunistyczny metod, iż należy zakryć wszelkie ślady obecności bohaterów pochówkami kolejnymi. W wypadku powązek wojskowych wiemy, że najbardziej reżimowych przedstawicieli nowej władzy. Tam właśnie na grobach niezłomnych chowano. Gromadzi tutaj nas dzisiaj cześć dla ofiar komunistycznych zbrodni, znanych z imienia i nazwiska, ale także tych do tej pory anonimowych. To nasze pokolenie ma przywrócić im pamięć, godność, imiona, nazwiska i stopnie wojskowe. Po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Nie tylko, ażeby oddać cześć, ale także, ażeby cały czas przywracać pamięć i prawdę. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, wśród których jest Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz grupy historyczne Zgrupowanie Radosław oraz Stowarzyszenie Grupa Historyczna Niepodległość, mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa, a przede wszystkim gości, którzy zaszczycili tę uroczystość swoją obecnością. Witamy przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej, pana pułkownika Piotra Kaputa. W drodze do nas jest pani poseł Ewa Tomaszewska, więc w jej imieniu pozdrawiam Państwa i przepraszam za spóźnienie, ale równoległe uroczystości zatrzymały ją w innym miejscu Warszawy. Dotrze do nas. Witamy księdza kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, księdza Tomasza Trzaskę, który poprowadzi modlitwę pamięci. Witamy przedstawiciela rodziny pułkownika Lucjana Janczara Szymańskiego, bratanka pana Łukasza Szymańskiego. Witamy przedstawicieli Konfederacji Polski Niepodległej, Niezłomnych, Zygmunta Miernika i Janusza Daniluka, którzy tworzą poczet sztandarowy.
Witamy panią Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską, przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL, delegację rodzin poległych i pomordowanych żołnierzy niezłomnych powiatu przasnyskiego, dwie grupy uczniów ze szkoły podstawowej nr 99 imienia Małego Powstańca z paniami nauczycielkami historii, panią Małgorzatą Wojtatowicz oraz panią Maritą Witenas, a także grupę uczniów z pocztem sztandarowym ze szkoły podstawowej imienia księdza Jerzego Popiełuszki z Ząbek z panią Agnieszką Strzębosz. Z przepięknym sztandarem, który widzimy. Witamy grupę z Narodowych Sił Zbrojnych. Rodzinną grupę historyczną Szwadron Żandarmerii. Przedstawicieli Okręgu Armii Krajowej Warszawa z panią Danutą Mędralą oraz panie przedstawicielki Akcji Katolickiej z Katedry Świętego Floriana w Warszawie. Jeżeli kogoś pominęłam, bądź też niedokładnie wyczytałam, z góry przepraszam. Witamy po prostu wszystkich państwa, którzy jesteście dzisiaj z nami tutaj obecni. Przepraszam, jednak zapomniałam. Zapomniałam mianowicie o grupie radnych PiS dzielnicy Targówek. I pozwolę sobie wymienić z imienia i nazwiska obecnych panów. Pan Andrzej Dąbrowski, pan Marek Waszczak, pan Łukasz Lewandowski i Grzegorz Golec, radni PiS dzielnicy Targówek Warszawa. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, prawda o komunistycznych zbrodniach wymierzonych przeciw uczestnikom powstania antykomunistycznego, bowiem nie zapominajmy, że walka żołnierzy wyklętych to wolne powstanie antykomunistyczne zorganizowane i prowadzone przez oddziały Wojska Polskiego. Dzisiaj przyjęte pojęcie żołnierzy niezłomnych wyklętych poniekąd nie oddaje prawdy o formacji Wojska Polskiego, która w warunkach bardzo trudnych do 1963 roku, jak wiemy, począwszy od 1944, prowadziła nierówną walkę i której zawdzięczamy naszą wolność dziś. To, że mówimy w języku polskim, to zasługa tych bohaterów tego czasu niezwykle długiego, bolesnego, naznaczonego wielkimi osobistymi tragediami tych ludzi i ich rodzin, aż do chwili obecnej. Ta pamięć pomału przedziera się do świadomości społecznej, a wielka w tym także nasza zasługa, aby tak się dalej działo. O zabranie głosu poproszę teraz przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, panią Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską. Proszę państwa, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że to grono osób nie maleje i jesteśmy tutaj. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych od 24 lutego jest ustawicznie w uroczystościach, które upamiętniają bohaterów, którzy zginęli na Rakowieckiej. 24 lutego była rocznica 70. śmierci generała Augusta Emila Fildorfa Nila. 1 marca zginął 4 zarząd WiN. Jest to data, w której obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Zastanawiałam się, co powiedzieć tutaj. Możemy opowiadać o tym, jak ich strasznie męczono. Możemy opowiadać o tym, że nie udało się niektórym przeżyć życia, nie udało mieć rodziny, nie zdążyli wychować dzieci. Ale pomyślałam sobie, że co innego trzeba powiedzieć. Bo oni patrzą tam z góry na nas i myślą zupełnie o czym innym.
żebyśmy przechowali wartości, za które oni uważali, że warto oddać życie. Żebyśmy byli odważni, żebyśmy trwali przy swoim, żebyśmy nie kłamali, żebyśmy byli honorowi. Bóg honor ojczyzna, ryngraf noszony na sercu, który chronił serce od tego, żeby nic złego w to serce nie trafiło, nie tylko kula, ale też złe myśli, złe uczynki, żeby pod spodem był czysty żołnierz polski. Ja myślę, że w związku z tym, że oni byli gotowi za to umierać, to my mamy taki obowiązek, żeby od siebie wymagać, żeby szukać swojego Westerplatte i na nim stać. Są miejsca, z których ustąpić nie wolno. Wiele wam osób powie, możecie robić co chcecie. Życie jest krótkie, trzeba używać. Ale Ciepliński, pisząc do swoich bliskich, pisał: chciałbym żyć tak, żeby umierając bardziej mógł się cieszyć niż lękać. Dlaczego? Bo przeżył uczciwie życie, a przeżywszy uczciwe życie patrzył w nie wstecz i nie miał niczego, czego miałby się wstydzić. I to myślę, że jest dla nas nauka. A równocześnie pisał do swojego synka: ucz się, jedź w świat, ale wracaj tu do kraju, przywieź to wszystko stamtąd, żeby twoja ojczyzna rosła i stawała się coraz mocniejsza. I ja myślę, że oni krzyczą dzisiaj to: nie płaczmy, działajmy. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę księdza kapelana Tomasza Trzaskę w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej. Czyli rozumiem, modlitwę później poprowadzę, tak? Czy od razu modlitwę? Szanowni Państwo, niech mi wpierw będzie wolno zabrać głos jako pracownikowi Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, a potem tę część modlitewną już jako kapelanowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Rzeczywiście, tak jak zostało to powiedziane, jeszcze kilka miesięcy temu już przy takiej nie do końca pewnej pogodzie w tym miejscu prowadziliśmy prace poszukiwawcze, tak jak rok temu. Państwu obiecałem i zapewniałem Państwa, że to w to miejsce wrócimy. Tak się stało, powróciliśmy w to miejsce. Nie odnaleźliśmy szczątków osób, które poszukiwaliśmy. Niemniej jednak jeszcze chwilę temu dzwoniłem do pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka z zapewnieniem, że przekażę Państwu od niego serdeczne pozdrowienia i wdzięczność. I pan profesor, choć dzisiaj we Wrocławiu, ale też uczestniczy dzień po dniu, jak się domyślamy, w kolejnych etapach uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pan profesor Państwa serdecznie pozdrawia i z taką czułością i życzliwością mówił, żeby powiedzieć Państwu dwie rzeczy. Po pierwsze, że w tym roku też tu wrócimy, że planujemy kontynuację działań. A druga rzecz, myślę, równie radosna, a może i radośniejsza, że za kilka dni w Belwederze ogłosimy 20 nazwisk osób, których szczątki udało się odnaleźć i zidentyfikować. I wśród nich jedna z tych ofiar to jest ofiara pogrzebana tutaj na Brudnie. A zatem wspaniała wiadomość i wspaniały finał, kolejny z finałów tych prac. Jedna z tych 20 ofiar to ofiara, której szczątki podjęliśmy i zidentyfikowaliśmy właśnie z tego miejsca. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapewniam Państwa o tym, że Instytut Pamięci Narodowej będzie powracał po swoich. I jak dowodem na to jest to miejsce, że nie zostało ono zapomniane, chociaż tak wiele szczątków stąd podjęliśmy, tak i w tym miejscu i w innych miejscach będziemy nieustannie powracać, aż odnajdziemy wszystkich, albo aż nasi następcy wszystkich odnajdą. Powracamy po swoich, bo nikogo nie możemy pozostawić na polu bitwy. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu poproszę Zygmunta Miernika, członka Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni, więźnia politycznego czasu w PRL-u. Szczęść Boże wszystkim. No jestem zaskoczony, że mogę zabrać głos, bo na ogół nam się głosu nie daje. Ale zwracam się do wszystkich, że nie wystarczy mówić o żołnierzach wyklętych. My, młodzi, następcy tych ludzi, to są nasi dziadkowie, nasi bracia, starsi, polegli. Ich trzeba nie tylko czcić, ale przenieść tą myśl i walczyć o to, co jeszcze w Polsce nie zostało dokonane. Jeszcze wiele rzeczy zostało do naprawienia i do zrobienia. Nie tylko szukanie szczątków. Trzeba budować tą Polskę patriotyczną, tą Polskę wolną, tą Polskę uwolnić od spuścizny komunizmu, która do dnia dzisiejszego się szerzy, nie tylko na cmentarzach, takich jak cmentarz Wojska Polskiego, gdzie leżą zbrodniarze naszych oprawcy nasi, tam leżą. Tam leżą Jaruzelski, Bierut i wielu innych ludzi, którzy byli zdrajcami, a nie bohaterami. Rozgraniczyć to trzeba szczególnie, żeby młodzież wiedziała, kto był bohaterem, a kto był oprawcą. Dziwię się, że do tej pory nie podjęto prac, które należało wykonać, usunąć te pomniki nadal z przestrzeni publicznej, bohaterom Związku Radzieckiego. Widzimy, jacy są byli bohaterzy. Trzeba rozliczyć tych do tej pory żyjących, co skazywali właśnie tych ludzi na śmierć. Tych sędziów, prokuratorów i katów, którzy wiedzieli, że popełniają zbrodnie. Nie ze zemsty, bo słuchajcie państwo, szczególnie młodzi, nierozliczone zbrodnie będą pozwalać stworzyć nowe zbrodnie. Każda zbrodnia musi być ukarana, szczególnie ta, co dotyczyła narodu polskiego. Ja myślę, że w końcu Ministerstwo Sprawiedliwości zajmie się zielonymi orłami i sędziami w Sądzie Najwyższym, bo nasze godło jest orzeł biały na czerwonym tle, a nie jakaś zielona wrona. I jak ci sędziowie mogą dawać wyroki? I jeszcze jedno powiem. Zrobiono panteon, gdzie są chowane trumienki, niezgodnie z tradycją polską, bo szczątki naszych bohaterów mają być złożone w polskiej, poświęconej ziemi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Łukasza Szymańskiego, bratanka pułkownika Lucjana Janczara Szymańskiego, z którym miejsce na Brudnowskiej Łączce jest ściśle związane. Bardzo proszę. Zanim przybliżę postać mojego stryja, chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Solidarni 2010 za zorganizowanie tych uroczystości tutaj dzisiaj, ale też i w poprzednich latach. I bardzo się cieszę, że też jest to młode pokolenie w postaci delegacji ze szkół, dlatego że pamięć o tych żołnierzach wyklętych, niezłomnych będzie trwała, jeżeli następne pokolenia będą się nimi interesować i będą ich historię przekazywać następnym pokoleniom. Mój stryj Lucjan Szymański, pułkownik Armii Krajowej, pseudonim Janczar, był związany z wojskiem przez całe, można powiedzieć, swoje życie dorosłe, dlatego że brał udział w kampanii bolszewickiej 1920 roku, następnie był zawodowym oficerem Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, brał udział w szkoleniu szczególnie kawalerii, oddziałów kawalerii w Grudziądzu, w Bydgoszczy, w Grajewie.
Brał udział także oczywiście w kampanii wrześniowej. W wyniku tej kampanii dostał się do niewoli. W październiku z tej niewoli uciekł i powrócił z zamiarem od razu organizacji walki podziemnej. Najpierw ZWZ, następnie po przekształceniu w Armii Krajowej. Jako podpułkownik Armii Krajowej był odpowiedzialny za okręgi zgrupowane wokół Siedlec, Węgrowa i Mińska Mazowieckiego. Tutaj te wschodnie tereny po prawej stronie Wisły. Garwolin też tam do tego należał. No, te w czasie tej swojej działalności konspiracyjnej był często gościem w moim domu rodzinnym na Ochocie, gdzie mieszkaliśmy moja rodzina, czyli moi rodzice i czworo starszego ode mnie rodzeństwa. Ja urodzony w czasie okupacji. Nie pamiętam oczywiście mojego stryja, chociaż on bywał w tym czasie, kiedy ja tam byłem. Korzystał z tego, że mój ojciec prowadził przedsiębiorstwo i miał pracowników, którzy jeździli po Polsce i zatrudnił też parę osób, głównie kurierów właśnie Armii Krajowej, którzy mając papiery takie dobre, mogli również poruszać się po terenach, gdzie im na tym zależało. No niestety stryj mój został aresztowany w przededniu Wigilii w 1944 roku. Okoliczności tego aresztowania do końca nie są znane, ale mówi się o tym, że miejsce spotkania, na które dotarła grupa NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, zresztą dowódcą tego oddziału był znany Bolesław Światło. Pamiętamy, potem kiedyś uciekł za granicę i w wolnej Europie relacjonował różne wydarzenia. W każdym razie w poprzedzającym okresie została aresztowana łączniczka, bliska współpracownica mojego stryja i została po prostu na niej wymuszone zeznanie, a w sposób, w jaki to się odbyło, to tylko mówię o bestialstwie tych ludzi. Po prostu ona miała małe dziecko i to dziecko chcieli wrzucić do kotła z wodą gotującą się na kuchni i ona, ratując życie tego dziecka, no prawdopodobnie właśnie zdradziła to miejsce, w którym stryj został aresztowany. Był potem w tym więzieniu w Toledo na Namysłowskiej, gdzie po sądzie kapturowym został skazany na śmierć. Wyrok ten został wykonany 5 marca 1945 roku, czyli jutro wypada kolejna rocznica jego śmierci. Szczątki jego, no niestety, nie są jeszcze odnalezione. Ufamy może, że to się stanie dzięki pracom profesora Szwagrzyka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej relacji. Dotarła do nas pani poseł Ewa Tomaszewska, którą teraz bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu jako ostatnią przed modlitwą. Szanowni Państwo, tutaj zaraz praktycznie po zmianie systemu w 90 roku zaczęli się spotykać członkowie powstałego wówczas Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. To z ich inicjatywy między innymi
choć nie wyłącznie, powstał ten wspaniały pomnik, tak wiele mówiący, tak poruszający. Tutaj członek tego związku, pan redaktor Tadeusz Kostewicz, organizował pracę w kierunku odnalezienia miejsc pochówku więźniów, szczególnie tych, którzy w katowniach na Pradze zostali zamordowani. Sam był więźniem Rawicza i Wronek. Dziś spośród tych wielu osób, z którymi stykałam się w tamtych latach, kiedy przychodziliśmy tutaj jeszcze sami, bez wspaniałej takiej oprawy, bez udziału Wojska Polskiego. Dziś chyba żyje już tylko Hania Szumera, jedna z więźniarek tamtego okresu, która jako nastolatka przepisywała odręcznie tekst swojego sprzeciwu. I takie parę ulotek przypięła pineskami do drzew. Za to została aresztowana, za to została osadzona w więzieniu. Również w tym okresie więziona była pani profesor Barbara Otwinowska, która później badała losy innych więźniarek, sama siedziała w Fordonie, tam gdzie było miejsce straceń, gdzie były pochówki więźniarek z Fordonu, zalano to miejsce asfaltem i zrobiono tam boisko szkolne. To są wstrząsające rzeczy, bo tu przecież mieliśmy sytuację taką, że na grobach, na miejscach, gdzie pochowano pomordowanych patriotów, ustawiono szalety. Zawsze towarzyszył śmierci, wymazywaniu z pamięci jeszcze taki motyw upokorzenia szczególnego właśnie w ten sposób. Gdy dziś właściwie już prawie nie ma między nami tych, których dotyczyły te zdarzenia, jestem bardzo wdzięczna organizatorom obecnych uroczystości, bo to dzięki nim nie ulega zapomnieniu ta dramatyczna historia i polskiego podziemia po II wojnie światowej i całego późniejszego oporu Polaków przeciw komunizmowi. Dziękuję. A my na ręce pani poseł składamy podziękowania dla tych wszystkich, którzy od czasów jeszcze PRL-u przechowywali pamięć o tych zdarzeniach, bo gdyby nie państwo, to nas by dzisiaj tutaj w tym licznym gronie z pewnością nie było. Bardzo proszę o poprowadzenie modlitwy księdza kapelana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Wszechmogącemu Bogu polecamy wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za niepodległy byt państwa polskiego. Wszystkie ich rodziny, wszystkich tych, którzy cierpieli z rąk okupanta komunistycznego i nazistowskiego. Polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich zmarłych, których szczątki odnaleziono i zidentyfikowano, a także tych wszystkich, których szczątków jeszcze nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, i prosimy o ich rychłe odnalezienie. Prosimy o Boże miłosierdzie dla nas wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie,
Królowej Polski, wszystkich powierzajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szanowni Państwo, nastąpi teraz uroczyste odczytanie apelu pamięci. O odczytanie bardzo proszę pana podporucznika Krzysztofa Kostulskiego. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem straconych i zamęczonych żołnierzy niepodległościowego podziemia w hołdzie tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie nad zbiorową mogiłą, w której pół wieku temu, tu, na cmentarzu brudnowskim, skrycie pogrzebano naszych rodaków, straconych i zamęczonych w warszawskich więzieniach i aresztach śledczych. Przywołując po imieniu ofiary komunistycznych represji, przypominamy, że ich największą winą było to, że ośmielili się stanąć w obronie najwyższych wartości drogich sercu każdego Polaka, Boga, honoru i ojczyzny. Wzywam was, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, którzy oddaliście życie, nie godząc się z narzuconą siłą, komunistycznym zniewoleniem narodu polskiego. Stańcie do apelu! Ciebie przywołuję, niezłomny żołnierzu Armii Krajowej, prezesie drugiego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niepodległość, długoletni więźniu Wronek i Rawicza, pułkowniku Franciszku Niepokulczycki, pseudonim Teodor, który do dnia swojej śmierci patronowałeś poszukiwaniom straconych i ich mogił. Stań do apelu! Ciebie wzywam, kontradmirale Adamie Mochuczy, dowódco marynarki wojennej w latach 1946-1948, którego marynarski życiorys naznaczony jest obroną Helu we wrześniu 1939 roku oraz wojenną tułaczką i chlubną służbą w powojennej odbudowie marynarki wojennej. Stań do apelu! Wołam was, żołnierze Armii Krajowej, straceni przez komunistycznych oprawców. Pułkowniku Lucjanie Szymański, pseudonim Janczar. Pułkowniku Edwardzie Pisulo, pseudonim Tama. Majorze Zygmuncie Sałaciński, pseudonim Kodzik. Majorze Aleksandrze Zdanowski, pseudonim Lubart. Kapitanie Bronisławie Sienkiewiczu, pseudonim Wilczur. Poruczniku Edwardzie Nowicki, pseudonim Tyczka. Poruczniku Janie Wyszomirski, pseudonim Wroński. Poruczniku Tomaszu Malczewski, pseudonim Rafał. Poruczniku Konstanty Kociszewski, pseudonim Górka. Wachmistrzu Kazimierzu Wojciechowski. Sierżancie Edmundzie Zakrzewski, pseudonim Kora. Tadeuszu Polesiński, pseudonim Błan. Edwardzie Gutowski, Edwardzie Borowski. Witoldzie Lipiński, Tadeuszu Mrożkowski. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Stańcie do apelu, dowódcy zgrupowania partyzanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektoratu Puławy. Majorze Marianie Bernaciaku, pseudonim Orlik. Poruczniku Zygmuncie Kęsko, pseudonim Świt. Edwardzie Józefie Politkiewiczu, pseudonim Górski. Henryku Rudzki. Apolinary Rybicki, pseudonim Leszek. Leonie Jankowski, pseudonim Obarek. Kazimierzu Sawicki. Czesławie Sekuło. Poruczniku Bogdanie Stanisławie Olszewski, pseudonim Olszynka, Olszyna. Janie Błotnicki. Janie Wardaku, pseudonim Złośnik. Michale Michalaku, pseudonim Biały. Stefanie Ostrowski, pseudonim Szczygieł.
plutonowy Henryku Dzikoński, pseudonim Hetman. Stańcie do apelu! Cześć, Sikwić! Przywołuję do nas żołnierzy i działaczy Obozu Narodowościowego, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wzywam was, Leonie Dziubecki, prezesie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, majorze Stanisławie Ostwin-Zuzgo, pseudonim Kropidło, poruczniku Stefanie Nowaczyku, pseudonim Wilk, Stanisławie Kierasie, pseudonim Wilk, Aleksandrze Gąsko, Edwinie Matecki, Franciszku Wyżykiewiczu, Edwardzie Grabarzu, Zygmuncie Jakimiuku, Wincenty Paszuku, Bolesławie Dominiku, Stanisławie Karwowski, Franciszku Klamo, Wacławie Rogalu, Zygmuncie Urbański, Strzelcu Podhalański, Feliksie Antczaku. Stańcie do apelu! Cześć, Sikwić! Wołam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, straconych i zamęczonych, pogrzebanych w wielu dotychczas utajnionych mogiłach i dołach śmierci, którzy oddali swe życie, walcząc w najświętszej sprawie. Ich ofiara nie poszła na marne. Z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje należną i najwyższą cześć swoim niezłomnym bohaterom. Stańcie do apelu! O, bohater! Wzywam rodaków, którzy po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej ojczyzny. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o wszystkich naszych rodakach, poległych w walce i zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla wszystkich Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Salwa honorowa. Salwo. 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 Nastąpi uroczyste złożenie wieńców przez delegacje, które zgłosiły swoją obecność. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w odpowiednim rytmie za żołnierzami, którzy przejęli określone wieńce. W kolejności będę wyczytywać poszczególne delegacje i osoby. W imieniu ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, wieniec składa pan pułkownik Piotr Kaput. Bardzo proszę panią poseł Ewę Tomaszewską o dołączenie
kolejności panowie radni PiS dzielnicy Targówek, bardzo proszę za wincem. Przedstawiciele Konfederacji Polski Niepodległej jako kolejna delegacja. Delegacja Stowarzyszenia Solidarni 2010 jako organizator z przewodniczącą Agnieszką Hała-Burdzin. Następnie pan Łukasz Szymański. Następnie uczniowie szkoły podstawowej. Numer 99 jako kolejne. Za chwilkę kolejne będę wyczytywać. I nic składa pani poseł Ewa Tomaszewska i pan pułkownik Piotr Kaput. Wieniec składają radni Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy Targówek. Panowie Andrzej Dąbrowski, Marek Waszczak, Łukasz Lewandowski i Grzegorz Golec. Wieniec składają przedstawiciele Konfederacji Polski Niepodległej Niezdołomni, pan Sylwester Kruszewski, pan Jan Gus, wiązankę składa pan Łukasz Szymański. Wiązankę składa delegacja Stowarzyszenia Solidarni 2010 z przewodniczącą oddziału warszawskiego Agnieszką Hała-Burdzin-Rutkowską oraz Maciejem Skarżewskim i Hanną Dobrowolską. Kwiaty składają uczniowie szkoły podstawowej nr 99 imienia Małego Powstańca z nauczycielką historii panią Małgorzatą Wojtatowicz. Składa delegacja rodzin poległych i pomordowanych żołnierzy niezłomnych z powiatu przasnyskiego. Wiązankę składa Akcja Katolicka Katedry Świętego Floriana w Warszawie. Kwiaty teraz składa przedstawicielka Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pani Danuta Mędrala. Prosimy, jeżeli, o właśnie, młodzież teraz, przedstawiciele szkół i innych formacji, zapraszamy do składania kwiatów i zapalenia dni. O przejście do mikrofonu pana Janusza Daniluka z Konfederacji Polski Niepodległej.
Chciałam, żeby przeszedł, bo ja nie mam jak tam. Bardzo dziękuję wszystkim delegackiom, stowarzyszeniom, organizacjom, jak również panu pułkownikowi delegacji radnych za złożone kwiaty, za pamięć, za tych wszystkich, którzy przekazali także, iż są w łączności z nami dzisiaj tutaj. Na zakończenie naszej uroczystości chciałabym poprosić przedstawiciela Konfederacji Polski Niepodległej o odczytanie wiersza, który powstał na cześć żołnierzy wyklętych, upamiętnia łączkę na Powązkach. Tutejsze miejsce zwane jest Brudnowską Łączką, więc zadumajmy się chwilę nad tymi poetyckimi strofami. Bardzo proszę. Kwatera Eł. Na granicy światów żywych i umarłych leży tu łączka pod cmentarza murami. Nie ma na niej kwiatów i traw zielonych, przebita jak cierniem zdrajców grobami. Pod ziemią jednak kwitną polskie kwiaty, w pół trupio białe, a w pół krwią czerwone, zasiane z ostatnich łez tych, co przed laty oddali swe życie w sowieckim pogromie. Bezimienne czarne doły, jak rany bolące, otwierają się tak nabrzmiałe w czekaniu. Zwracają wam żywym szkielety śpiące, czaski zastygłe w bezgłośnym wołaniu. Polsko, do ciebie miłość nie będzie zabita. Idę do Boga w niewoli, życie rzecz marna. Nagle głowa od kuli jak róża rozkwita, moje oczy i usta wypełnia ziemia czarna. Gdy umrze wasza wiara w wolną ojczyznę, dłonie swe włóżcie w nasze rany, potomni. Bóg niech zatrze bolesną na honorze bliznę, żołnierze niewyklęci, na wieki niezłomni. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pogarda zbrodniarzom komunistycznym.